To prawda, nie wiedzą. Są zestresowani, ciężko pracują, po pracy bywają trochę leniwi. Życie jest proste, gdy wracasz do domu i skupiasz się na zaplanowaniu twojego następnego wyjazdu. My ich kochamy i damy im nadzieję na koniec tego wywiadu. Jesteśmy lekarzami. Próbujemy wam pomóc, naszym braciom. Pragniemy, żebyście postępowali tak, jak się powinno. I wy również tego chcecie. Wiemy o tym, że tego chcecie. Po prostu nie zostaliście ku temu wyszkoleni. To, co robimy teraz, to kontynuacja edukacji medycznej. Zapytamy pana na koniec tego wywiadu o odpowiednie przesłanie na zakończenie. Ale póki co, my promujemy i opowiadamy się za niskowęglowodanowym stylem życia. Zaczęliśmy to stosować w naszych życiach, odmieniło to je i pomogło nam skończyć z paleniem. Życie jest piękne, nasze nastroje są stabilne, straciliśmy około 20 kilo. Ogółem nasze utrzymanie jest w porządku. Wiele osób wiodących ten styl życia pyta się nas, ponieważ mają podwyższony poziom cholesterolu. Natomiast ich triglicerydy mają się świetnie, są na niskim poziomie. HDL na wysokim poziomie. Skorzystaliśmy ze wskaźnika triglicerydów do wskaźnika HDL i sprawdziliśmy, czy znajduje się poniżej czy powyżej wartości 2. A więc, czy uważa pan, że jest to dobry wskaźnik i możemy z niego korzystać, tak jak pan wspominał, powiedzieć, twój cholesterol jest wysoki, ale to nie jest ten cholesterol, który ciebie zabije. Twoje zdrowie metaboliczne jest dobre ze względu na to, dzięki niskiemu poziomowi insuliny i ponieważ dobrze żyjesz, dobrze się czujesz, śpisz, odżywiasz się należycie. Czy stanowi to dobrą odpowiedź dla tych ludzi? Oczywiście, że tak. Sedno sprawy to stosunek ilości triglicerydów do HDL. Jest to pomiar insulinooporności dla biednych ludzi. Został zaprezentowany przez doktora Jerry'ego Rivena około 30 lat temu. Stosunek ilości triglicerydów do HDL koreluje z poziomem insuliny na czczo. Ja wierzę w pomiar insuliny u pacjentów na czczo, ponieważ im wyższa jest ich insulina na czczo, tym gorsze staje się ich zdrowie metaboliczne. Amerykańskie Stowarzyszenie Cukrzycy nie zaleca tych testów. Piszą o tym stanowczo na swojej stronie, nie zgadzamy się na to i nie wierzymy w to. Pytanie brzmi, dlaczego oni mówią tak, a ja inaczej? Dlaczego opowiadamy się po przeciwnych stronach i dlaczego staję naprzeciw Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Cukrzycy? Powód, dla którego oni nie zalecają pomiaru insuliny na czczo, jest podwójny. Po pierwsze, to odmienne testy wewnątrz kraju i na świecie nie mogą ze sobą korelować. Właśnie dlatego bardzo ciężko jest wyciągnąć wnioski z testu laboratoryjnego, gdy poszczególne testy ze sobą nie korelują. Jestem w stanie to zrozumieć, niemniej jednak powód, przez który one ze sobą nie korelują, wywodzi się z tego, że jakiś gnojek mówi, nie mierzcie tylko insuliny. I mierzą również prekursor proinsuliny. Proinsulina to peptyd, który komórka produkuje, gdy jest pod wpływem ogromnego stresu i nie ma czasu, żeby rozszczepić C-peptyd z cząsteczki proinsuliny, tak by wygenerować cząstkę insuliny. Pracuje tak ciężko, wzdycha i sapie, leci praktycznie na oparach. Próbuje wszystko wydalić po to, żeby obniżyć poziom cukru we krwi, przez co generuje zarówno proinsulinę, jak i insulinę. A więc poziom insuliny będzie wyższy niż powinien być. A gdy odmienne testy nie są w stanie tego rozróżnić, proinsuliny z insuliną, to dadzą nam zawyżony wynik. To prawda. Tylko, że co z tego? Liczy się to, że jest wysoki. Wysoka insulina oznacza złe zdrowie metaboliczne. A to, czy mierzysz insulinę, czy też proinsulinę, nie ma żadnego znaczenia. To nadal stanowi problem. Dlatego ja uważam, że z tego powodu się mylą, są w błędzie. Drugim powodem, dla którego nie rekomendują pomiaru insuliny na czczo, jest to, że poziom insuliny na czczo nie koreluje z otyłością. To również prawda.
Powodem tego są trzy źródła tłuszczu. Tkanka podskórna, metabolicznie obojętna, tłuszcz trzewny, który jest dużo bardziej niebezpieczny i na końcu mamy tłuszcz wątrobowy, który jest najbardziej niebezpieczny. Zarówno tkanka podskórna, jak i tłuszcz trzewny nie są mierzone na żadnej skali. To, co jest ważne, to, że pomiar insuliny na czczo koreluje ze zdrowiem metabolicznym. Nie koreluje z otyłością, ale z zdrowiem metabolicznym. Z tego powodu uważam, że pomiar insuliny na czczo jest najlepszym pomiarem, jakiego można dokonać. Ale jeżeli tego nie robisz lub nie masz go refundowanego, to stosunek ilości trójglicerydów do HDL jest kolejnym najlepszym pomiarem, jakiego można dokonać. Witamy wszystkich i bardzo się cieszymy, że obejrzeliście kolejną część wywiadu braci rodzeń z doktorem Lustigiem. No postanowiliśmy ten wywiad pociąć na drobniejsze części. Tak nam się wydaje, że będzie lepiej, dlatego cieszymy się, że byliście z nami. Już niedługo kolejne odcinki tego wywiadu. Mamy nadzieję, że dopaminka za bardzo nie podskoczyła, aczkolwiek trochę na to liczyliśmy, bo to ona powoduje, że chętnie poczekacie i oglądniecie następny odcinek. Pamiętajcie, z braćmi rodzeń można pięknie żyć. No, ale też pamiętajcie, no po to tu jesteśmy, żeby powiedzieć, żebyście walnęli w kciuka, jeżeli uważacie, że to, co tam się działo i to, co się tutaj dzieje, jest warte walnięcia w kciuka, no bo wiecie, te bezduszne algorytmy wtedy postanowią podesłać ten film potrzebującym. Także cieszymy się, że jesteście z nami i do następnego odcinka. Na razie.